rosyjsko- i francuskojęzyczny. Dzisiejsze Halo za Nowiny rozpoczynamy miesiąc z językiem angielskim. Halloween to święto obchodzone najwyższym w Stanach Zjednoczonych. Jego pełna nazwa to All Hallows Eve, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Po nim obchodzone jest święto Wszystkich Świętych All Hallows Day albo All Saints Day i zaduszy, czyli All Souls Day. Symbolem Halloween jest oczywiście wydrążona dynia ze światełkiem w środku, czyli tak zwane jack-o'-lantern, z którą wiąże się wiele legend. Podobnie jak ze zwyczajem chodzenia przebierańców od domu do domu, z nadzieją otrzymania słodkiego poczęstunku, czyli tak zwane trick-or-treat. Co znaczy trick-or-treat po polsku? Tak jest, to właśnie to. Zapraszamy do oglądania spektaklu pod tytułem Jasi Małgosia według scenariusza i w reżyserii uczennicy klasy pierwszej Barbary Malher. Basia, pokaż się proszę. Brawo. W drugiej części imprezy pokażemy wam kilka typowych zabaw halloweenowych. Rozgoście się! Zaraz wrócę i ugotuję sobie.
zupę. Z was! Ja się pomyślałbym przymarzeniu. Wtem na ratunek przybył wielki czerwony kapturek. Nie pytaj. Dzięki za radę. Czekajcie, wy dwoje, do garnka. Nie, 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 ja sam, ja sam. Kapturku, zajmij się wilkiem. I ty, Brutusia, przeciwko nam. Jasne, przecież matce się nie odmawia. Nie ujdzie ci to na sucho, babo Jago. Uwolnił Jasia i moją Osię, a po jej zmęczenia bardzo jak długi na podłogę. Małgosiu, uciekajmy! Jaś i Małgosia wrócili cali z drogi do domu. Nigdy nie zdołali podziękować Jagowi, ale też już nigdy nie spotkali Baby Jagi oraz czerwonego kapturka. Żyli długo i szczęśliwie. Skąd pomysł na przedstawienie Halloween? Jak już wcześniej wspomniałam, jest to pierwsza z cyklu imprez w ramach programu Miesiąc z językiem angielskim. Chcieliśmy przybliżyć tymi imprezami kulturalnymi kulturę, tradycje krajów anglojęzycznych. Więc dzisiaj Halloween, a wkrótce będzie jeszcze Guy Fawkes Day i czeka nas także Święto Dziękczynienia, czyli Thanksgiving Day. A obchodzi Pani jakoś Halloween prywatnie? Prywatnie nie uznaję tego święta, chociaż muszę przyznać, że moje dzieciaki lubią dostawać darmowe cukierki, więc cukierki dla nich mam przygotowane. Ty jesteś autorką całego scenariusza, tak? I skąd pomysł na akurat taki... Tak, jestem autorką tego scenariusza. Pomysły padały na godzinie wychowawczej, klasa podawała pomysły, ja to po prostu potem skleiłam. Leciemy, leciemy! Nie wolno dotykać ręką, nie wolno dotykać ręką, nie ma jedna tak łatwo. Śmiało, śmiało! Trzeba znaleźć sposób. Co uważacie na temat tego całego święta Halloween? No jesteśmy za, bardzo nam się podobał teraz występ. Dzieci ogólnie się fajnie przebierają, cieszą się, bawią się i ogólnie. Czyli jesteście za tym świętem, żeby je organizować w Polsce, tak? Tak. Myślę, że mamy zwycięzcę. Brawo na zwycięzcę. Jak Wam się podobało przedstawienie? Cóż, przedstawienie było wręcz fascynujące. Poruszało naprawdę ciężkie problemy życiowe, takie jak porwania, kanibalizm. Naprawdę, było wzruszające. A Ty, Oskar, co o tym sądzisz? Oczywiście, przedstawienie poruszające, tak ważne dla ludzkości, dzisiejszej młodzieży, kwestie, niewątpliwie poprawiło tutejszą atmosferę. Okej. Okay.